witam wszystkich. No tak jak trener już powiedział wcześniej, wiadomo, my z Legią rządzi się swoimi prawami. Będzie to dla nas naprawdę bardzo ważne spotkanie, bo widząc, że w ostatnich meczach dobrze wyglądamy, strzelamy bramki, nie tracimy, no na pewno będziemy to chcieli podtrzymać, choć wiadomo, jakim Legia jest zespołem, dlatego wszystko zweryfikuje boisko. Ale akurat Michał, w ataku Legii to tam szału nie ma. Mimo napastników. No szału nie ma, ale znaczy, wie pan, no Marek Saganowski na pewno może w ostatnich meczach prezentuje trochę gorszą formę, ale wiadomo, jaki to jest napastnik. Zawsze potrafi się zastawić, nie wiem, zgradzić piłkę, wiadomo, on może tych bramek nie strzela, ale są inni zawodnicy jak Radowicz, którzy są motorem napędowym, który jest motorem napędowym Legii. Tak samo w meczu z Górnikiem, tak, gra Kuba Kosec 30 minut, wchodzi za niego zawodnik Michał Żero, który gra bardzo świetne spotkanie, także wiadomo, Legia ma nie tylko 11, ale także większą liczbę innych dobrych zawodników, także musimy być czujni, bo jest to bardzo dobry zespół. No weź Michał, czy macie już plany, jak unieszkodliwić tą ofensywę Legii? Znaczy na pewno w pewnym stopniu mamy plan, ale główną analizę podejrzewam będziemy mieć dzisiaj czy jutro, bo zawsze taką robimy przed meczem. Ale tak jak już wcześniej panowie wspominali, no Legia gra co 3-4 dni, chyba każdy z nas jest świadomy tego i każdy ogląda te mecze i każdy mniej więcej wie, jak Legia teraz wygląda i na co musimy zwrócić uwagę, ale taką głębszą analizę na pewno jeszcze będziemy mieć. Michał, ja po dwóch chyba meczach pozwoliłem sobie pochwalić Waszą współpracę z Martinem Baranem. Po tym bramek było trochę stresowane, bo ostatnio gracie w parze znowu z Ugrukachem. Pewnie nie będzie Ci zbyt wygodnie oceniać partnerów, ale Ugo czy Martin? Znaczy ja powiem tak, nie wypowiem się na ten temat, tylko wypowiem się pod tym względem, że już trener powiedział przed chwilą, jeśli jest dobra organizacja gry całego zespołu, to i my mamy mniej roboty i wtedy piłka, przede wszystkim drugie piłki wracają do środka pomocy, my mamy piłkę i dlatego zespół przeciwny nie stwarza sobie dużo okazji. W ostatnich meczach jesteśmy fajnie zorganizowani, szybko przechodzimy z obrony do ataku, mamy swoje sytuacje, dlatego też widać, że nasza gra obronna jest lepsza i ja uważam, że często się mówi obrona słaba, bo nie wiem, bo tracimy bramki, tak, ale zawsze trzeba zwrócić uwagę na cały zespół. Michał, jeszcze wiązuje do Ugo, czy wy macie na niego jakiś wpływ na boisku? Chodzi mi o tą czerwoną kartkę, bo jakkolwiek ona była niezasłużona, to on jeżeli nie dostał tej akcji, to w następnym, bo on w pewnym momencie przestał grać i dał się sprowokować rywalom, mając żółtą kartkę. I to nie było pierwszy raz w przypadku Ugo, gdzie go ponosi. Czy wy możecie jakoś na niego wpływać, żeby przypominać mu o tym? Znaczy ja powiem tak, jeśli już się wychodzi na boisko, to już wiadomo, później już każdy jakby rozgrywa swój mecz, tak wiadomo, można podpowiedzieć jednemu drugiemu zawodnikowi, ja też łapię często głupie kartki, ale też tego po prostu nie chcę, tak? Dlatego każdy z nas w takich momentach powinien sam wiedzieć, co jest dobre dla drużyny i powinien się asekurować w tych ciężkich momentach. No, nie wiem, czy by dostał drugą kartkę, no ta sytuacja była taka, że... Tak, ale on już wcześniej mógł dostać, bo już wcześniej z kimś tam się przepychał z podniski, gdzie już miał drugą kartkę. Na pewno będziemy się starali w kolejnych meczach nie dostawać tych kartek, bo teraz też z Widzewem dostaliśmy czerwoną, teraz też dostaliśmy czerwoną, także no, trochę się przypomina tamten sezon, aby tak nie było, bo naprawdę to w tamtym sezonie nie było za dobre dla drużyny. Dlatego na pewno będziemy się starali zwrócić na to uwagę. A jeszcze pan Agnieszka w Ciebie spytał, czy będziecie się odwoływać? Wnieśliśmy protest w piątek i jutro zostanie rozpatrzony przez komisję. Zadeptywanie. No dobrze, jeszcze może do Pani Michał. Ty jako były gracz Górnika na pewno rozmawiałeś z kimś z tego zespołu po meczu z Legią. Jeśli tak, to chciałbym, żebyś powiedział, może ktoś radził w jakiś sposób na Legię po tym meczu? Czyli powiem tak, no po meczu z Legią akurat nie rozmawiałem z chłopakami, ale po prostu wystarczy popatrzeć na mecz, tak? Nie trzeba czasami dzwonić.
po prostu wiem, wiadomo, jaki górnik miał styl na ten mecz, tak? Chciał zagrać wysoko, agresywnie cały mecz, no ale widocznie mu się to nie udało, bo w drugiej połowie Legia zdominowała bardzo górnik, no i było tego kwestią czasu, kiedy strzeli bramkę, tak? Także my musimy patrzeć na swoją grę i mam nadzieję, że będzie ona dobra. A ja właśnie gdzieś czytałem, że górnika zgubiło to, że oni zbyt agresywnie w ten mecz weszli, że tak jakby chcieli sprawdzić, czy Legia da radę wytrzymać to tempo przez 45 minut i później przez to no, zapłacili tym, że zabrakło im sił. Zgodzisz się z tym? Znaczy górnik zawsze tak gra, tak? Górnik to jest taka, zawsze stara się grać wysokim pressingiem i wiadomo na większość zespołów w naszej lidze, jeśli się im to udaje, no to wygrywają te mecze. Taki jest ich styl gry, no ale wiadomo, ciężko mówić, że zespół, który grał 3 dni wcześniej, w kolejnym będzie zmęczony, tak? Bo jeśli wydaje mi się, że jeśli zespół jest dobrze przygotowany do rundy, to gdy gra co 3-4 dni, to nawet lepiej jest czasami niż mieć ten tydzień czy tam 8-9 dni przerwy, bo się wychodzi z rytmu meczowego. No widać to było na przykładzie Legii, gdzie pewnie zawodnicy Górnika też myśleli, że Legia w drugiej połowie troszkę opadnie z siły, a tu było odwrotnie. Także na pewno nie ma co patrzeć na przygotowanie fizyczne, tylko skupić się na sobie. Michał, w ostatniej kolejce awansowaliście na trzecie miejsce, jeszcze przed Wami długa droga, prawda? Ale czy ten mecz z Legią może być takim sprawdzianem pierwszym? Czy Wy będziecie walczyć o te najwyższe cele? No na pewno przede wszystkim celem jest dostanie się do tej pierwszej ósemki, tak? Co będzie lepiej, to teraz czas pokazuje, że byliśmy na trzecim miejscu, tak? I na pewno ten mecz z Legią będzie dla nas jakby takim troszkę wyzwaniem, ale wiadomo, że to jest też, nie można też tak do tego podchodzić, bo w każdym meczu zdobywa się tylko i wyłącznie 3 punkty, także na pewno będziemy mogli się sprawdzić na tle dobrego, bardzo dobrego rywala w naszej lidze, no i zobaczymy. A trenerze, jeszcze w związku z tym do Pana pytanie, czy to właśnie nie jest może lepiej z psychologicznego punktu widzenia, że to już nie jest pierwszego z trzecim, dzisiaj z czwartym, a prawdopodobnie po dzisiejszym meczu Wisły Zachodu będzie też pierwszego z piątym, a może nawet szóstym. Czyli ta presja jakby teoretycznie Zagieloni spada, to już nie jest mecz na szczycie tabeli, tylko pierwszego z szóstym powiedzmy. Czy dla Was to jest sytuacja lepsza czy gorsza? Określił Pan to jakby ta presja była czymś złym w ogóle, a myślę, czasami że dla nas... Czasami się mówi, że kogoś tam zjadła, nie wiem, presja, to nie jest. To my tę presję staramy się obracać i myślę, że dla nas mogłaby ona być po prostu czymś mobilizującym, prawda? Wiadomo, że zawodnicy chcą występować w spotkaniach o najwyższą stawkę, tak? Po to się trenuje jakby od małego, po to się cały czas doskonali, aby mieć przed sobą konkretne, duże wyzwanie. I ja tu nie widzę żadnego problemu w tym, że gra w tym spotkaniu zagra drużyna pierwsza z trzecią z poprzedniej kolejki, tak? To myślę, to jest dla nas jakaś tam nobilitacja i to jest coś takiego, z czego powinniśmy być zadowoleni. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma, dziękujemy za przybycie.